Witam Państwa na uroczystości związanej z podpisaniem umowy, porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a SGH w sprawie wykorzystania M-legitymacji. To dla uczelni naszej bardzo ważne wydarzenie, bo będziemy pierwszą uczelnią warszawską stosującą to nowe rozwiązanie. Jestem pewien, że będzie to z korzyścią dla studentów, którzy czasami mogą zapominać tego kawałka plastiku, natomiast telefony wszyscy mają prawie na pewno zawsze ze sobą, a ta właśnie aplikacja będzie umożliwiała udokumentowanie tego, że jest się studentem w sposób nowocześniejszy niż do tej pory. Jak wspominałem pani minister, jak się spotkaliśmy przed chwilą, jesteśmy uczelnią jakby z naszej natury innowacyjną. Reformę zapisaną w ustawie 2.0, która weszła w zeszłym roku w życie, myśmy zrealizowali 20 lat wcześniej, antycypując to, co będzie rozwiązaniami za jakiś czas, więc ta M-legitymacja w naszym przypadku jest naturalna. Witam Państwa jeszcze raz. Cieszę się, że tak licznie jesteście Państwo obecni i poproszę o głos panie minister. Dziękuję bardzo panie rektorze. Szanowni Państwo, drodzy studenci, przede wszystkim chciałam przeprosić za nieobecność pana ministra, który w ostatnim momencie niestety musiał zmienić plany na prośbę pana premiera. Dlatego jestem tutaj dzisiaj z wami, ale jest mi bardzo miło, jest to dla mnie zaszczyt. Bardzo się cieszymy, że faktycznie pierwsza uczelnia w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, zdecydowała się na to, żeby przystąpić do projektu M-legitymacji. Dzisiaj już mamy ponad 4 miliony, prawie 4,5 miliona profili zaufanych w naszym kraju, które są takimi drzwiami do wszelkich e-usług, które Państwu udostępniamy. Jedną z tych nowych e-usług, z których Wy dzisiaj możecie korzystać, jest właśnie M-legitymacja, czyli tak jak pan rektor wcześniej powiedział, faktycznie można zapomnieć tego kawałka plastiku, ale już wszyscy wiemy, że jak zapomnimy z domu telefonu, to najczęściej po drodze wrócimy do domu, żeby ten telefon wziąć, bo faktycznie dzisiaj bez niego dużo trudniej się funkcjonuje. To, czym jeszcze możecie się cieszyć, jeżeli założycie sobie profil zaufany, no to oczywiście M-tożsamość, M-pojazd, e-recepta, której oczywiście wam nie życzę, i dodatkowe usługi, które możecie również znaleźć na stronie M-Obywatel. Wiem, że większość z was, mamy takie informacje na podstawie ankiet, korzysta jednak z telefonów systemu iOS. Dzisiaj udostępniamy wam aplikację na Androida. W pierwszym kwartale nadchodzącego roku będzie można korzystać już z wersji na iOS. Także ci, którzy jeszcze dzisiaj nie mogą ze studentów korzystać ze względu na aparaty, jakie posiadają, już niedługo będą mogli. Postaramy się to zrobić jeszcze przed zakończeniem sesji, żeby była to kolejna rzecz, o której nie trzeba pamiętać, bo macie sporo rzeczy, o których pamiętać w trakcie sesji musicie. M-legitymacja, tak samo w wersji mobilnej, będzie was uprawniała tak samo jak w wersji papierowej do wszelkich zniżek, również tych, z których korzystacie, korzystając z transportu kolejowego. Będzie oczywiście potwierdzała wasz status jako studenta, a także będziecie mogli na jej podstawie korzystać z pozostałych udogodnień, jakie status studenta wam daje, na przykład ze zniżek, gdy będziecie kupowali bilety do kina. To, o co was proszę, to sumienne edukowanie też naszego społeczeństwa, bo my staramy się te informacje szerzyć, że stajemy się coraz bardziej mobilni, że nasze dokumenty znajdują się w naszych telefonach, ale jeszcze nie wszyscy na taką wewnętrzną zgodę mają, chociaż faktycznie coraz więcej osób przekonuje się do tego, żeby tę nową rzeczywistość do siebie przyjmować i zaczynają w niej z coraz większą chęcią funkcjonować. Także jeżeli zdarzy się coś, co mogłoby was zniechęcić do używania dokumentów mobilnych, nie zniechęcajcie się,
przyjmijcie tę misję cyfryzacji naszego kraju razem z nami. No i mam nadzieję tak, żebyśmy mogli wszyscy niebawem cieszyć się z naprawdę cyfrowej rzeczywistości. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Swoją drogą mam pytanie sam do siebie. Czy uczniowie liceum SGH już mają M-legitymację szkolną? Ale to sprawdzę. Czy są jakieś pytania? Może tak. Nie ma pytań. Dobrze, to wszyscy w takim razie obiecajcie mi, że dzisiaj sobie zainstalujecie M-legitymację. Macie w Szkole Głównej Handlowej możliwość potwierdzenia profilu zaufanego. Można też to zrobić na szereg innych sposobów, ale możecie też skorzystać z punktu, który macie tutaj. No a ci z Państwa, którzy korzystają z innego oprogramowania, to mam nadzieję, że również zainstalujecie sobie tą nowoczesne udogodnienie studenta w styczniu albo na przełomie stycznia lutego tego przyszłego roku. Jeśli nie ma pytań. Czy wszystkie instytucje na pewno już w tym momencie będą akceptowały tą legitymację? No właśnie, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Oczywiście wszystkie instytucje powinny zgodnie z prawem akceptować tę legitymację, natomiast my też widzimy, jak to się dzieje. Na przykład w trakcie ostatnich wyborów oczywistym było, że możemy korzystać i weryfikować się M-tożsamością i faktycznie w 99% nie było z tym problemów. Pojawiły się jednak pojedyncze lokalne wyborcze, gdzie z większym, powiedzmy, sceptycyzmem urzędnicy podchodzili do weryfikacji. Także jeżeli takie sytuacje się pojawią, oczywiście dawajcie nam znać. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby nie akceptować M-legitymacji w wersji mobilnej. My też będziemy robili wszystko, żeby jak najszerzej z tą informacją dotrzeć zarówno do przedstawicieli Urzędu Miasta, tak żeby mogli propagować wśród swoich urzędników, pracowników zatrudnionych w spółkach, które obsługują na przykład właśnie transport kolejowy. Tam, gdzie te legitymacje jeszcze nie działają, na pewno i ministerstwo, i my będziemy robili wszystko, żeby działały. Biblioteka jest w trakcie dochodzenia do porozumienia. Tak, jest jeszcze jedna rzecz faktycznie, o której wcześniej nie wspomniałam i chciałam Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście się dzielili z nami pomysłami z nami też z władzami uczelni, jak można lepiej jeszcze wykorzystać tę cyfrową rzeczywistość, bo tak na dobrą sprawę dodatkowe funkcjonalności będą odpowiedzią, które będą uruchamiane, będą odpowiedzią na Wasze potrzeby. Faktycznie biblioteka, o którą Pan zapytał, jest jedną z potrzeb, którą my już dzisiaj zdiagnozowaliśmy. Tak jak wcześniej Pan Rektor powiedział, uczelnia jest jednym z prekursorów rzeczywistości cyfrowej w tym świecie szkolnictwa wyższego, ale oczywiście w tym obszarze jeszcze ciągle, może inaczej, w tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia. Czy mamy? Bardzo proszę. Proszę Pana, ja zadałam to samo pytanie Panu Rektorowi, jak się spotkaliśmy w trakcie, bo też pamiętam kolejki do dziekanatu, jak sama musiałam aktualizować legitymację. No i tutaj mieliśmy, wspólnie doszliśmy do konkluzji, że absolutnie trzeba w tę stronę iść, aby co roku nie trzeba było aktualizować. Więc i to jest kolejna potrzeba, którą nam się udało wspólnie z Panem Rektorem zdiagnozować. Żyjemy w czasie hybryd. Znaczy, jest tak, że legitymacja ta plastikowa jest obowiązkowa, na niej trzeba mieć hologram, a pewnego rodzaju wtórnikiem jest M-legitymacja. W dobie cyfryzacji jest dla mnie to paradoks, że nie wystarczy zapis w systemach informatycznych, który w końcu jest pierwotny, bo to, że studenci się rozliczają, mają zaliczony semestr, są studentami w kolejnym semestrze, powinno wystarczyć jako informacja, na podstawie której powinien powstać QR-kod, a nie tak, że trzeba przyjść z tym plastikiem, żeby go uwiarygodnić, a potem i tak używać telefonu. Lekki paradoks, ale to wymaga zmian przepisów nie na poziomie uczelni.
Tak, przyjmujemy to, tak jak Państwu powiedziałam, nie uchylając się od odpowiedzi na pytanie. Jeszcze nie, ale tak w przyszłości tak. I zobowiązujemy się do tego, że podejmiemy taką inicjatywę legislacyjną, żeby faktycznie przepisy pozwoliły na to, żeby mieć tylko jeden rodzaj legitymacji. Ze względu na tempo cyfryzacji pozwolę sobie tylko mieć nadzieję, że ponieważ myśmy reformę zrobili w 90 roku, a ustawa 2.0 ją usankcjonowała 20 lat później, że to pójdzie szybciej. Kolejne pomysły. To jest pomysł, na który my jeszcze, szczerze mówiąc, nie wpadliśmy, ale czyli to są te nowe funkcjonalności. Jeszcze raz, naprawdę zapraszam Was do tego, możemy to zrobić nawet w formie cyfrowej ankiety, żeby zgłaszać nowe możliwości, nowe funkcjonalności, co do których widzicie, że moglibyście skorzystać i których potrzebujecie. Bo oczywiście pamiętajcie też, że my, mówię tutaj w imieniu ministerstwa, widzimy Wasze potrzeby od naszej strony. Jeżeli Wy je widzicie lepiej, wy na co dzień funkcjonujecie w tej rzeczywistości, my ją możemy tylko obserwować, więc to Wy musicie też do nas przychodzić z pomysłami, z propozycjami, z potrzebami, które macie. Dzisiaj to, co daje M-legitymacja, to, co daje legitymacja w wersji analogowej. Natomiast faktycznie ze względu na to, że ta rzeczywistość jest dużo łatwiejsza, mówię o cyfrowej rzeczywistości, do tego, żeby dostosować ją do naszych oczekiwań, do naszego dnia codziennego, możemy szybciej odpowiadać na Wasze potrzeby. Także myślę, że to jest dobrym kierunkiem, żeby faktycznie również wśród studentów przeprowadzić ankietę i zbadać, jakich tak na dobrą sprawę dodatkowych funkcjonalności potrzebujecie. Część z nich będzie do wdrożenia tylko na poziomie uczelni, a część z nich będzie do wdrożenia na poziomie wyższym, czyli na przykład w ramach współpracy z samorządami. Odpowiadając na apel pani minister o przedstawianie nowych pomysłów, to przygotowując się do dzisiejszego spotkania, myślałem o naszych studentach, których mamy wielu, ale z zagranicy. Oni nie mają polskiego obywatelstwa, ale korzystają z przywilejów studenckich. W związku z tym jakaś aplikacja dla studentów zakrajowców w SGH powinna być możliwa. Więc to zgłaszamy jako postulat. Dobrze, wyjdę z listy, a później będziemy robić czek. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy. Tak.